Izabela Macudzińska stała się znana dzięki swojemu udziałowi w programie Królowe Życia. Choć program ten już nie jest emitowany, celebrytka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma liczne grono obserwujących, ponad 550 tysięcy fanów. Na swoim profilu często publikuje zdjęcia z życia prywatnego i dzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi poprawek estetycznych. Nie tak dawno temu pochwaliła się wizytą w tureckiej klinice, w której to Ewelina, inna uczestniczka programu, miała niebezpieczną sytuację medyczną. Izabela opublikowała nagranie, na którym pokazuje swoją twarz po operacji i chwali się, jak pięknie schodzi żółty kolorek. Oprócz tego, celebrytka publikuje również zdjęcia i nagrania z życia swojej rodziny. Niedawno opublikowała nagranie z udziałem swojej córki Elizy, która już jakiś czas temu musiała zmierzyć się z ciemnymi stronami popularności. Eliza była nękana przez anonimową internautkę, która groziła i obrażała ją. Wtedy to Izabela przekonywała, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Mimo że zdjęcia córki pojawiają się na profilu Macudzińskiej rzadko, tym razem celebrytka postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała nagranie z programu Diabelnie Boskie, na którym rozmawia z córką o jej pierwszych miłościach. W nagraniu Iza wypytuje swoją córkę, czy jest zakochana i przekonuje, że mama zawsze będzie najlepszą przyjaciółką. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy, w tym wiele pochwał pod adresem urody Elizy. Jednak niektórzy internauci nie zgadzają się z Macudzińską w kwestii przyjaźni między matką a córką. Według nich, relacja ta nie może mieć racji bytu, ponieważ powinna być opartą na równości. W komentarzach pojawiały się również wspomnienia o tym, jak Eliza wyglądała w przeszłości, a także życzenia, aby nie eksperymentowała z twarzą, ponieważ jest już piękna.